Sobota po popielcu. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zwraca uwagę na dwie sprawy. Że wszystko się w życiu zmieni, jeżeli naprawimy relacje z bliźnimi, jeśli przestaniemy grozić palcem, jeśli przestaniemy uciskać drugiego brata, to wtedy światło nam zapłyśnie, wtedy powiedzie nam się w życiu. A druga rzecz, jeżeli zaczniemy szanować Pana Boga, nie będziemy w szabat robić to, czego w szabat robić nie wolno. Są dwa najważniejsze przykazania: miłości Boga i bliźniego. I pierwsze czytanie pokazuje, jeżeli w Twoim życiu jest ciemność, jeżeli nie widzisz jak iść, jeżeli Ci się w życiu nie powodzi, jeżeli masz jakieś nieszczęście, to zastanów się, czy czasem tego przyczyną nie jest to, że Ty nie kochasz drugiego i że Ty nie znajdujesz czasu dla Pana Boga. Jeżeli myślimy w życiu tylko o sobie, jeżeli nie stać nas na to, żeby kawałek swojego serca dać innym albo kawałek serca dać Panu Bogu, to tak naprawdę trudno się dziwić, że będzie nam ciężko. To jest paradoks, bo człowiek chciałby mu, żeby mu dobrze. Człowiek chciałby, żeby był szczęśliwy. Chcielibyśmy po prostu jak najlepiej dla nas samych i wszystko robimy, żeby myśleć o sobie, nie o innych, o sobie, nie o Panu Bogu. A ostatecznie szczęście dopiero znajduje się w tym, kiedy ja znajduję czas i potrafię poświęcać się dla innych, kiedy ja znajduję czas i chcę być, przebywać z Panem Bogiem. Psalmista zachęca nas do tego, żebyśmy wołali do Pana Boga, wzywali, żebyśmy po prostu kierowali do Niego głosy i mówi to na wielokrotne sposoby. Nakłoń swego ucha, wysłuchaj mnie, Panie. Nieustannie do Ciebie wołam, Panie. Ku Tobie wznoszę moją duszę. On jest pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Że jest tak wiele razy wspomniane słowo, że człowiek wzywa do Pana Boga, woła do Pana Boga, że aż się nie możemy nadziwić, dlaczego trzeba aż tak do Pana Boga wołać. No tak jest. To nie jest tylko nasze doświadczenie, że my wołamy, a Pan Bóg nie odpowiada, że my modlimy się, a nie ma doświadczenia Bożego miłosierdzia. To jest ludzkie doświadczenie. To jest doświadczenie ludzi biblijnych, to jest doświadczenie ludzi świętych, że do Boga trzeba wołać. Trzeba też tej cierpliwości wobec Pana Boga, w tym sensie, że cierpliwości wobec siebie, kiedy Pan Bóg nas nie wysłuchuje. Żeby nigdy, nigdy nie zniechęciliśmy się do tego, żeby modlić się i zwracać się do Pana Boga. Ewangelia opowiada o powołaniu Lewiego. Przepiękna scena, w której Jezus jednym słowem potrafi człowieka uwolnić od pracy, uwolnić od przywiązania może do pieniędzy, uwolnić od relacji z przeszłością. Jezus potem, oskarżany przez innych, że dlaczego przebywa jej i pije z celnikami, grzesznikami, mówi jasno: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Kościół razem z Jezusem Chrystusem, my wszyscy chrześcijanie, nie powinniśmy się bać grzeszników. Nie powinniśmy się bać ludzi, którzy są może daleko od Ewangelii Jezusa. Powinniśmy jak lekarze iść do tych ludzi. Ale też nie powinniśmy wmawiać im, że oni są zdrowi. Nie powinniśmy wmawiać im, że tak naprawdę wszystko jedno, czy się jest daleko od Pana Jezusa, czy się jest blisko. Dwa największe błędy, jakie możemy popełnić, jeśli chodzi o ludzi grzesznych, to po pierwsze nie pójść do nich, obrazić się na nich, myśląc, że Kościół to jest miejsce tylko dla świętych. A drugi błąd, powiedzieć im, że oni wcale nie cierpią, że oni wcale nie są źli, że oni wcale nie grzeszą, że oni po prostu to, co robią, jest dobre. Obyśmy jak najrzadziej unikali tych dwóch błędów. Z Jeleniej Góry, gdzie prowadzę rekolekcję, błogosławi Was wszystkich. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.